7,2% to jest proste, kuflowe mocne. Zeruję kuflowe mocne. Jestem pierdolonym koksem, kuflowe mocne. Do zobaczenia pod mostem, kuflowe mocne. Flexuję na ławce albo leżę nieprzytomny. To nowy Tony Hawk? Tylko że bezdomny, wpierdalam się do żabki. Wszyscy kurwa na podłogę, teraz słuchaj głupia pizdo. Dawaj 5 razy kuflowe. Witam gorąco w 7 recenzji na kanale Piwna Dobranocka. Dzisiaj już wiecie, co będzie recenzowane. Czyli złoty trunek w puszce, bardzo popularny wśród młodzieży, bardzo ceniony przez koneserów. Tu nawet jest naklejka, bardzo mi się spodobała. A tu jest napisane: cenione przez smakoszy. O właśnie, takich właśnie smakoszy, którzy sobie gdzieś tam urzędują pod sklepami i próbują różnych napojów wyskokowych. Więc może przejdźmy na samym początku do browaru, czyli standardowa procedura omawiania piwa. Zaskoczeniem może być, że browar, który zajmuje się produkcją kuflowego mocnego, to ten sam browar, który produkuje popularne piwo, być może wszystkim już znane, a jeśli nie, to pewnie niedługo na tym kanale się ono pojawi i już będzie wszystkim znane. Chodzi o piwo Namysłów Pils. W każdym sklepie można znaleźć Namysłowa. Dobre, ja tak uważam, ale wszystko w swoim czasie. Browar Namysłów podlega pod grupę Żywiec. Grupa Żywiec wykupuje wszystkie różnorakie browary, ale istnieje już od 1862 roku. Choć pierwsze ważenia miały już miejsce w XIV wieku. Jak w każdym polskim browarze maczało w tym palce nasi sąsiedzi z zachodu, czyli Niemcy. I właścicielem szybko był, od samego początku w sumie, Albert Hasselbach. W 1944 przeniósł firmę niedaleko Monachium, a po wojnie produkcję przywrócono z powrotem w Namysłowie. Browar właściwie usamodzielnił się w 1991 roku, funkcjonował wtedy sobie pod nazwą Namysłów. W 1999 wszystkie akcje wykupili Amerykanie i zmodyfikowali browar. W 2013 pojawiła się pierwsza reklama Namysłowa Pils. W 2014 browar znowu został wykupiony przez kogoś, konkretnie przez browar Braniewo, a w 2019 jest właścicielem jego właśnie grupa Żywiec i jest tak aż do dzisiaj, choć pewnie w niedalekiej przyszłości, patrząc na to, jak prosperował ten browar, w sensie Namysłów, to pewnie ktoś go wykupi. Browar produkuje naszego dzisiejszego delikwenta, czyli kuflowe mocne! 7,2% złoto! W odmianie jasne i mocne. Są cztery różne Namysłowy także produkowane przez tą firmę. I pozwolę ogólnie sobie nazwać je Pils niepasteryzowane, ciemne typu irlandzkiego i białe pszeniczne. Do tego mniej znane, ale równie fascynujące nazwy produkowanych browarów to zamkowe w czterech odmianach, złoty denar w trzech odmianach, kozackie w dwóch odmianach i jakieś piwka smakowe, na które nie zwraca się właściwie uwagi. Co może o piwie? No niewiele można powiedzieć. Piwo jasne, lager, mocne, 7V. Od razu może przejdźmy do etykiety, bo właściwie walory smakowe nas czekają przy omawianiu piwa. Ok, czyli etykietka, jak widzimy, bardzo ładna. Szkoda tylko, że pucha, nie ma kuflowego w butelce. Etykieta przedstawia, no, napis, prawda, żeby było wszystko wiadomo, dużymi literami. Kolorystyka złoto-czarna. To jest bardzo fajna informacja. Podoba mi się ta naklejka. Niezauważalna praktycznie, ale bardzo istotna. Tutaj miejsce produkcji. No i tutaj informacje po polsku i po angielsku. Bardzo fajnie. Ja już kiedyś wspominałem, zdaje się, w ostatniej recenzji o tym, że etykieta była cała po angielsku i to może trochę odstraszać, bo nie wszyscy rozumieją. A tutaj nie mogę tego powiedzieć, bo etykieta jest po polsku, a dodatkowe informacje są po angielsku, więc to jest jak najbardziej na plus. Etykieta bardzo skromna, ale rzucająca się w oczy. Kolor złoty, fajnie się kojarzy z kolorem piwa. Minimalistycznie mocno ważone. Tradycyjna receptura. Świetnie. Więc nie przedłużajmy więcej, przejdźmy może do smaku, do wyglądu, do tego, co jest w puszeczce. Mogę sobie pozwolić otworzyć wszystko na wizji, pewnie mi wygazuje, w sensie piana buchnie. A nawet nie. Piwo już otwarte, kufel mam cały czas ten sam, niestety. Jestem ograniczony trochę, jeśli chodzi o szkło. Muszę to zmienić w najbliższej przyszłości. Ale szybko będzie znikać piana, już widzę, jak jej ubywa. Milimetr za milimetrem, ginie w oczach. Okej, kolor złocisty, bardzo fajny, trochę taki bursztynowy. Piana, tak jak mówiłem, drobne bąbelki, szybko znika. Zapach. Pachnie mocno słodowo. Czuć alkohol w zapachu.
No i właściwie, no jak typowe piwo. Znaczy, może nie typowe. Lagery pachną trochę inaczej. Ale bardzo intensywny zapach. Nie można powiedzieć, że czegoś mu brakuje. Cheers. Pierwsza nuta, pierwszy łyk jest słodki. Potem pojawia się delikatna gorycz. Nie czuć w ogóle nagazowania. Znaczy, jest piwo nagazowane, ale nie jest to tak bardzo intensywne. Ogólnie... Dobre, nie czuć alkoholu, mimo wszystko, że jest 7%, to nie czuć go. Ale czuć właśnie taki charakterystyczny smak jednak mocnych lagerów. To można wyczuć właśnie w kuflowym, w karpackim, w szternie, w takich właśnie tanich, mocnych piwach, które mają kopnąć, a nie mają smakować. Nie jest to przyjemny smak, nie wiem jak go określić. Jest taki trochę metaliczny, może to też ze względu na to, że jest w puszce. No, trochę odrzuca, nie jest to takie, że pije się to z przyjemnością. Im więcej łyków się bierze, tym mniej jest słodkie, a bardziej gorzkie. Troszkę nie jest zachowana pełnia smaków. Czuć tak jakby było to piwo rozwodnione. No ogólnie jak się wypije trochę więcej szybko tego piwa, to można się poczuć źle. Przejdźmy może do podsumowania. Czyli tak. Obiektem naszych rozważań dzisiaj jest kuflowe mocne 7,2%. Pierwsza pozycja, jaka jest ważna, to smak. Powiedzmy, kategoria tych piw jest taka, że one nie są smaczne. Ale jeśli miałbym tylko bazować na tym, jak to piwo smakuje wśród tej kategorii mocnych lagerów, to nie jest taki zły. Są gorsze mocne lagery. Na pewno się też pojawią na kanale. W tej kategorii gdzieś jest powyżej połowy stawki. O tak, powyżej średniej, powyżej 5 punktów, ale ile, nie wiem. 6, 7, 7 to za dużo, 6. Ale jeśli ogólnie chodzi o smak piwa, gdybym miał mówić nie gatunkami, tylko czy mi smakuje po prostu jako trunek, to pewnie 2, bo no to nie są pyszne piwa. Cenowo bardzo dobrze stoi. Chyba kosztowało mi 2,50 pucha, 7%. Bardzo, bardzo dobre, bardzo dobry przelicznik. Etykieta, tak jak mówiłem, bardzo fajna, minimalistyczna, jednocześnie rzucająca się w oczy. Marka jest bardzo dobrze wypromowana, myślę, że za etykietę mógłbym przyznać max punktów. Tylko, no może nie max, przez to, że nie jest butelką, jest puszką. Ale czy to ma jakiś związek z etykietą? No nie wiem. Dostępność nie jest w 100% dostępne wszędzie. Byłem dzisiaj w Żabce właśnie po to piwo i nie było go, musiałem kupić w innym sklepie. Nie jest tak dostępne to piwo. Chciałbym podziękować wam, że dotrwaliście do samego końca. Liczę na jakieś komentarze pozytywne, negatywne. Chodzi o to, żeby kanał się rozwijał w dobrym kierunku. Zostawcie suba, polecajcie znajomym, pokażcie mamie, tacie. Trzymajcie się. Dobranoc.